I ojciec Paweł zrobił taki myk, że zgłosił parafię jako rzymskokatolicką, co rzeczywiście uratowało i parafię jako taką, i klasztor przed likwidacją, przed zamknięciem. To jedyny klasztor bazyliański w krajach, jak się mówiło wtedy, demoludów, tych krajów demokracji ludowej, który przetrwał. Ja wstępowałem do tego klasztoru w 1972 roku i miałem publiczne obuczyny w habit. Mogłem wyjść w habicie na ulicę. Teraz to nam się wydaje tak zupełnie normalne, ale to nie było w ogóle możliwe do 1989 roku, a w 1989 roku to ja już miałem 10 lat kapłaństwa i ja znam służenie po kościoła rzymskokatolickich, ograniczanie godzin. No, po dziś dzień mam w pamięci wypadek, kiedy zaczynaliśmy chrzest w cerkwi, potem przenieśliśmy się, zostaliśmy, że tak powiem, poproszeni o przeniesienie do zakrystii, a że zakrystia była na wpół otwarta na kościół, a dziecko płakało, to kończyliśmy ten chrzest gdzieś tam na schodach do kuchni klasztornej, bo to akurat zakonny kościół. Więc ja znam te pogrzeby w kościołach, gdzie trzeba było się dopraszać, żeby pozwolili i tak dalej, i tak dalej. Nie wszędzie, ale było różnie. Dzisiaj to zupełnie inny krajobraz. Porażki. Trudno mówić o jakichś porażkach, ale wydaje mi się, taką najbardziej odczuwaną, przykrą sytuacją jest brak siedziby biskupa grekokatolickiego w Warszawie, w stolicy. Uważam, to jest bardzo sprawa ograniczająca naszą działalność zewnętrzną i, mówiąc delikatnie, nie podnosi naszego prestiżu kościoła grekokatolickiego w Polsce. Czasem mi przychodzi taka myśl, że zbudowanie tego klasztoru 300 lat temu, to pewnie Pan Bóg już widział, że on będzie tu potrzebny także dzisiaj dla tych rzeczywiście tysięcy ludzi.